jeżeli będę potrzebował kogoś do nagrania odcinka. Cześć, tu Xorat i dzisiaj tak, mamy kolejne Q&A, jest to już czwarte Q&A i jeżeli te odgłosy przyrody będą wam przeszkadzać, czy tam natury, no to z góry sorry. Okej, więc nie ma co się dłużej zastanawiać, lecimy z pierwszym pytankiem. Czy nagrasz ze mną odcinek? I tutaj wam odpowiem, bo dużo dość ludzi mi pisało, takich było komentarzy, że jestem tym dobrym, może się zmierzymy i wiecie, takie inne. Ja od razu mówię, jeżeli będę potrzebował kogoś do nagrania odcinka, to na pewno gdzieś na Facebooku albo gdzieś poinformuję. Wtedy zobaczę, że jesteś prawdziwym widzem i wtedy ciebie wylosuję. A jeżeli... albo jeżeli będę kogoś potrzebował, no to wtedy właśnie będzie taka jakby rekruta. Kolejne pytanie. Ile masz lat? Serio? Mam 14 lat, jestem z 13 maja 2000 roku. Tak, 13 maj, sobota. 2000 rok, policzcie sobie, jestem tym pamiętnym rocznikiem 2000. Jak masz na imię? Siemanko, jestem Piotrek. Dobra, więc jako ja Piotrek. Kolejne pytanie. Ile miałeś lat, kiedy zacząłeś nagrywać na YouTube? No to tak, miałem lat, czekajcie, piąta klasa. To miałem wtedy bodajże 12 lat, 12 czy 11 lat. Miałem, tak, bo to no, 2011-2012 bodajże był taki rok, to miałem 12 lat na pewno. Gdzieś koło tego, pierwszy mój filmik był, pewnie tutaj jakąś wam dam wstawkę albo linka do filmu takiego, wiecie, niepublicznego. Był to mecz Polska-Andora 4-0 i tak, miałem telewizor, miałem taką nagrywarkę i tam sobie puszczałem komórki. To był mój pierwszy filmik, jeszcze klocki jak domino. Postaram się taką sklejkę tego wrzucić jakoś na niepubliczny film. Ach, te ptaki. Na niepubliczny film i możecie sobie zobaczyć w opisie. Okej, ostatnie już pytanie, bodajże się powtórzyło z pierwszego odcinka Q&A, ale odpowiem na nie. Pytanie jest odnośnie, dlaczego nazywam się X-Xorat. Więc tak, kiedyś była taka gra, sorry, że się cały czas patrzę w prawo, ale tak coś mi się zdaje, że cały czas coś tam chodzi. Była taka gra jak Dark Orbit, przeglądarkowa, trochę w nią graliśmy. Mojemu ojczymowi to pokazałem, na początku nazywał się Hart, no i tak, teraz ogólnie gra jako kucyk w Dark Orbit, a moja mama gra jako Mirage Bachus. Tak, w tę grę przeglądarkową i potem, kiedy ja mu trochę tam popsułem to konto hard, zaczął grać na takim właśnie, o takiej nazwie Xorat. Właśnie teraz to jest to konto kucyk, cały czas grają, na PL2, dodam. I właśnie nazwał się on Xorat i sam mówi, może dam wam stawkę, ale wątpię, żeby chciał się pokazywać. Sam mi powiedział, że nie wie dlaczego, wymyślał tą nazwę bardzo, bardzo długo i też mu się nie dziwię. Ostatnio znaleźliśmy jakąś starą kurtkę i tam było coś w stylu takiego Xorat napisane. Lecz nie jestem do końca pewien, czy to było na pewno Xorat, ale coś to zasugerowało, więc tak może być. I sam nie wiem dlaczego, przypadło mi to do gustu, teraz jestem X-Xorat, no i tak mi jakoś to zostało. Okej, więc to było na tyle. Kolejny filmik Q&A, 10 łapek i 5 komentarzy jak zawsze. Mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się. Cześć! Nara, Xorat! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara, Xorat! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!